Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lepki. A dzisiaj ponownie znajdujemy się w Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku zajęliśmy się eksploracją Wangdi, a dokładnie mówiąc jej południowo-wschodniej części, a dzisiaj wybieramy się tutaj na zachodnią, południową część. Postaramy się ogarnąć te miejsca tutaj. Będziemy potem jeszcze musieli oczywiście wrócić do centrum. I jak widzicie, okazało się, że jeszcze jednego krasnoluda nie uratowałem. Z tegoż miejsca. Wydawało mi się, że już w tej krainie również jeźdźców Surtra zabiłem, ale ci, którzy się znajdowali tutaj, byli stąd, a ci, którzy znajdowali się gdzieś, zaraz powiem o jednej rzeczy, gdzieś tutaj, myślałem, że już ich zabiłem, okazuje się, że nie, że się pomyliłem. I moi drodzy, wiem już, gdzie będą się oni znajdowali. Było o nich wspomniane już przy okazji dwóch innych krasnoludów, ale wiem o tym dlatego, że ten początek odcinka jest nagrywany na nowo. Więc nie będzie tutaj aż takich zaskoczeń. Ty na całe szczęście nie straciłem zbyt dużo progresu. Ja oczywiście spróbujemy to zrobić po mojemu, czyli krótko załatwić tych przeciwników. Jak to robiliśmy do tej pory wcześniej. Szkoda jedynie, że tych niestety dużych przeciwników nie jestem w stanie tak łatwo zabić. Dobra, no ale to już chyba tyle, jeśli chodzi o moje ciche podejście do nich. Tutaj są jedynie ostatni muspelowie już, którzy pozostali do bicia. Sam spopielacz. Szalony się uzdrowił. Mam nadzieję, że się uzdrowił, a nie przywołał kogoś do życia, okej. Okay. To wszystko. Dobra, dużo raczej nie będzie do zebrania, jak dobrze pamiętam. Tam jest notatka, która akurat nic w sobie, dosłownie nic w sobie nie zawiera ważnego. Jedynie jest wskazaniem strony, do której powinniśmy iść do schroniska. Ja pierwotnie w ogóle myślałem, że to ten tutaj wiszący krasnolud gadał do nich. Okazuje się, że nie. Że był to gość niestety tutaj na dole. Jak widzimy, kilku jego towarzyszy również niestety poległo, czy zostało zabitych zanim zdążyliśmy tutaj trafić. What are the chances? Saved by the High One! Thank you, truly. I only wish you'd got here sooner. Poor buggers deserved better. You ever find yourself in the Hutta shelter, I would be keen to repay your kindness somehow. If my path leads me there, then very well. The giants you just killed answered to another. Mean bastard, I hear. Sounded like you can find them west of Gurmulstifla, should you be so inclined. That's not very specific. But I may take a look, see what can be found. I could not glean much more than that, sorry. Right then, back to the shelter for me. Good hunting, High One. Moi drodzy, to był trzeci z krasnoludów, on będzie wracał i zaraz chciałbym się odnieść do jednej rzeczy związanej z nim. O proszę, widzicie, mamy tutaj dwa nowe znaczniki, więc od razu sobie je oznaczmy również na mapie. Moi drodzy, i tutaj się znajdziemy właśnie ci jeźdźcy Surtra. Tak jak wspomniałem, tyle jeszcze byłem w stanie akurat zauważyć w poprzednim odcinku, który zacząłem nagrywać i się nie nagrał, delikatnie mówiąc, ze względu na to, że popełniłem głupi błąd techniczny, nic nowego. A my, moi drodzy, jedziemy w stronę tegoż miejsca. Jak widzimy, to będzie kapliczka. Chciałem się odnieść do jego imienia, które miało Destin i zastanawiałem się, czy może nie jest to jakaś celowa czy niecelowa, o, jedne zwierzę potrąciłem, celowa czy niecelowa gra słowna z imieniem Destiny. Zastanawiam się, czy to po prostu nie jest Destiny to nie będzie przypadkiem Destiny. Destiny jest w ogóle też używane jako imię, fun fact, w dzisiejszych czasach. Tak samo jak na przykład Hope, albo jeszcze było jedno, albo Courage. Jeszcze było jedno imię na pewno, którego się używało jako jedno słowo, którego się używało jako imienia, pomimo, że było takim dosyć zwyczajnym słowem po prostu. Wracając, dlaczego twierdzę, że jego imię mogło być związane z Destiny? Dlatego, że pierwsze słowa, które nam wypowiedział, to what are the chances, tak? Jaka była na to szansa? Może to jest nadinterpretacja, a może właśnie celowy zabieg twórców, nie mniej. Okej, tutaj znowu mamy po prostu strzałkę, która mówi, panie, idź tam, żeby się dostać, a co tutaj muszę złożyć? Wilcze pazury, okej, to powinniśmy mieć, to nie powinno być wielkim problemem. Ale będzie to łatwiejsze niż ryby, które musiałbym złowić w jednym miejscu, które jest jedyną chyba aktualnie rzeczą, którą tutaj będę musiał zrobić post fabularnie, jeśli chodzi o ten dodatek. Dosłownie
jeden ołtarz, który nam pozostał teraz w tej pierwszej krainie, w której w ogóle byliśmy. Niestety, ale z tymi rybami, muszę przyznać, że te ryby są najbardziej upierdliwą rzeczą, ponieważ nie chcę, totalnie mi się nie chce tego robić. O proszę, jeszcze jeden. Jeszcze jedno miejsce nam się tutaj odblokowało. O, okej, to będzie trochę więcej. Jarnshus? Chyba tak. Jarnshus? Tak, chyba dobrze to czytam. Niestety tam troszkę literka jest zasłonięta. Będziemy tutaj mieli troszkę więcej rzeczy w tym mieście do zrobienia i zobaczenia. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu przeciwników tylko. Ale aktualnie to nie wygląda zbyt kolorowo, będąc szczerym. Tak jest, już widzę, że są przeciwnicy. No i to w niemałej ilości. Muszę przyznać, że nie jestem z tego najbardziej zadowolony na świecie. Fuck. O, ten nie zauważył. Leży. Okej, okay, coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Tam jest jeden, ale on jest daleko. Tu mamy Jotuna Gulda. Okej, widzę paru przeciwników stąd jeszcze. Jeden właśnie padł, tamtych nie sięgnę. Tam jest chyba zamek po prostu w drzwiach. A ten Jotun akurat ma przy sobie skarb, którego potrzebuje. Więc zejdźmy stąd, moi drodzy. Oj, zauważył mnie. Aj, tyle z mojego skrytobójstwa. Chciałem jeszcze właśnie na nim wykonać atak skrytobójczy. Mogę się sobie zmienić w Moonspella, chociaż nie wiem, ile zmiana w Moonspella daje, jeśli są takie właśnie miejsca, które są całkowicie opanowane przez Jotunów. To jest coś, co akurat mi nie... Czego akurat nie zdążyłem sprawdzić. Nigdy. A może sprawdzimy kiedyś. Mamy dwa punkty umiejętności, moi drodzy. No, pniemy się z tymi punktami umiejętności do góry. Chociaż będąc szczerym, to akurat to jest rzecz, która nam aż tak bardzo nie jest bitnie potrzebna. To możemy zabić na strzała. Oj, to nie był najszczęśliwszy strzał. No i tyle z mojego znowu skrytobójstwa. Niestety. Aha, dobra, jest oczywiście to. A, czyli są tutaj, proszę bardzo, są tutaj muspelowie. Czyli dałbym sobie raczej radę to ogarnąć. Oj, nie o to mi chodziło. Się kliknąłem. Czy jestem nadal w trybie alternatywnego strzału? Nie. Ale muszę przyznać, że ten... Nie wiem, nie pamiętam teraz, jak, czy używałem w ogóle tego alternatywnego strzału kiedykolwiek. Ale chyba tak? W sumie musiałbym sprawdzić kiedyś, jak on jeszcze raz działa. Bo ja osobiście preferuję, znacznie preferuję nagranie tym łukiem, powiedzmy, szybko, czyli wystrzał, przeniesienie się. No zobaczmy. Tam jest jeszcze jeden. To będzie ostatni. Zobacz, ja lubię sobie czyścić lokację najpierw i dopiero potem ją zwiedzać i zbierać materiały i przedmioty. Zapasy pełne. To jest 800 metrów, to jest tutaj mamy 40 metrów do kamienia, który jest tam na piętrze z tego, co widzę. O! Jeszcze jeden się przeciwnik tutaj trafił. Podejdźmy na spokojnie od tyłu. I pięknie załatwiony. Załatwiona. Dobra, to moi drodzy, kolejny z miast ogarnięte. Relatywnie łatwo to idzie, tak jak mówiłem. No jedyną lokacją, która miała być trudniejsza, jest lokacja, którą mieliśmy dawno, dawno temu już. I w sumie pełniliśmy. A teraz z naszymi punktami umiejętności jestem pewien, że już wszędzie moglibyśmy na spokojnie sobie poradzić. Czy mamy już wystarczający poziom, aby sobie w każdej lokacji sobie poradzić. On krzyczy. A! To są krasnoludowie. A, czy mogę jakoś... A wie co, uwolnij ich na wszelki wypadek, ale później. A, zobaczmy czy tutaj... A, okej, będę musiał tutaj rozbić po prostu szybę. Jest troszkę przesadnie powiedziane, jak na po prostu zamrożony fragment. Fragment czegoś w oknie. Nie wiem, jak to określić. Dobra. Zbieramy. I w tym momencie powinniśmy móc... A proszę, tutaj też była... okej. Okay. Jestem po prostu ślepy. To było znacznie łatwiejsze do ogarnięcia, niż myślałem.
Specjalne zamówienie. Szanowny panie, pragnę złożyć specjalne zamówienie. Chciałbym, aby wykuł pan dla mojej ukochanej żony Gurlingr, najwspanialszy z młotów. Jego trzonek ma być wysadzany klejnotami, obok zaś grawerowany złotem. Cena nie gra roli. Oczekuję na odpowiedź Gustr. Ja mam pojęcie, jakim jest Gustr. Czy to jest nawiązanie do czegoś, czy po prostu od takie... od po prostu jakaś taka side story, która nie będzie miała większego znaczenia w przyszłości. Otwierajmy te klatki. Nie wiem, czy to w sumie nam cokolwiek daje, będąc szczerym. Czyli to otwieranie tych klatek. Tam gdzieś daleko jest jeden przeciwnik, ale nie interesuje mnie on za bardzo. Jeszcze mamy tutaj jedno miejsce, do którego będę chciał się na pewno dostać. I w takim razie, moi drodzy, czas na teleportację. Nie jesteśmy w środku. To było relatywnie szybkie, muszę przyznać. I znowu sztabę platyny. Otwórzmy sobie tę lokację na wszelki wypadek, gdybyśmy mieli tutaj wracać kiedykolwiek. I wychodzimy. Moi drodzy, co dalej? Oczywiście południe, tak? Kierunek południe mi się najbliższy temu, co wydaje mi się najbardziej logiczne, najbardziej potrzebne nam w tym momencie. Że jedyne miejsce, w które możemy w ogóle popłynąć, żeby zdobyć jakieś przedmioty ciekawe, pomijając tę jedną księgę, która nam została, to było J. Ach, no tak, okej, zapomniałem, że on tutaj nie będzie dół wróg, tylko tej Havi będzie rzucał tę łódź, która się magicznie rozłoży, praktycznie przed nim, bo tak ona działała. Okej, zawsze zapomniałem, że ten ster jest z drugiej strony. Kwestia przyzwyczajenia. Dlaczego, moi drodzy, płyniemy? Bo to was może zastanowić. Otóż dlatego, że po prostu mam wrażenie, że będzie to szybsze, aby opłynąć całe to wybrzeże. Aniżeli iść lądem, chociaż kto tam wie, może ja się mylę. Rozumiem żagiel. Może, że to będzie zyskowne dla nas. Ja muszę sobie powiedzieć, że myślałem, że wiatr jest w drugą stronę. Nie, wygląda to, że... oczywiście pcha on nas do przodu. Wiesz co mnie boli, bo miałem wrażenie, że te pieśni zawsze były trochę głośniejsze, a teraz cichły. Chyba jestem pewien, że one były głośniejsze. No nic, dobra. Będę musiał ewentualnie ogarnąć w opcjach później. Moi drodzy, jesteśmy już na wyspie. I co? Czekajcie, czy ja dobrze mówię, czy ja właśnie po prostu dobiłem do brzegu w innym miejscu? Dobiłem do brzegu w innym miejscu, prawda? Okej, nie tak tragicznie. Dobra, bo może jednak przejście tutaj na wskroś będzie lepsze. Tak, zdecydowany lipek, ale jak już wyszedłem z łodzi, to nie będę tam się wracał. Myślę, że po prostu nie będzie to wartościowe, jeśli chodzi o ilość czasu, którą musiałbym na to poświęcić. Szybciej będzie nam po prostu na tym naszym dziku przejść przez ten fragment. W sytuacji, w której się znajdujemy. No i co potem, moi drodzy? Tutaj mamy aż 4 skarby, okej. Okay. Po tym problemie w końcu pójdziemy po tę księgę. Rozejrzymy się, co tam może się znajdować. Czy raczej, gdzie będzie znajdował się ten pryzmat, którego nadal nie zdobyliśmy. I jeśli go znajdziemy, to oczywiście spróbujemy tę księgę zdobyć. Jeśli nie, no to zostawimy ten jakiś inny czas i po prostu sobie to próbuję ogarnąć w jakimś innym momencie. Właśnie miałem sprawdzić, kurczę, jedną inną rzecz. Miałem sprawdzić ten alternatywny strzał, czy będzie mocniejszy w jakikolwiek sposób, wybaczcie. Zapomniałem o tym. Tak. Ta dwójka poszła. A się tego powinien był sobie zrobić skan szybki, zanim zacząłem iść do przodu. Okej, nie mam pojęcia, na ten strzał jest rzeczywiście aż tak bardzo mocny. Nie wiem, czy w ogóle pozwoli nam na to, aby tych przeciwników wybijać na hita, tych mocniejszych. Mam wątpliwość ku temu. Ten pan leży.
Coś jeszcze zostało przed nami. Uczniczka, okej. Jeszcze jedna uczniczka. I to chyba tyle. Ujeżdżam się coś aktywowało, 1500 metrów od nas. Kawał drogi. Tutaj? Okej, to jest... Powiem szczerze, że trochę mnie zaskoczyło, czemu nam się akurat ten aktywował punkt teraz? Nie mam zielonego pojęcia. Ja, może powinien się cieszyć, ja mam po prostu takie... Czemu? Muszę przyznać, że jest to jedna z bardziej zaskakujących rzeczy, w sensie... Zazwyczaj jak nam się coś blokuje, to blokuje nam się przez to, że... Akurat tego podeszliśmy wystarczająco blisko albo coś. Zaraz znieśmy ten alarm, tam widzę klucz w ogóle dostępny. Gdyby nie trzeba zebrać. Jeśli przełączy się na R, przełączy się na R-kę. A, okej. Okay. Czyli tak będzie to jakiś taki bardziej mierzony strzał. Dobra, a na chwilę obecną chyba nikogo więcej. Tam jest jeszcze jeden z kluczem. Uwielbiam strzelanie po prostu przez pół mapy, to jest tak satysfakcjonujące. Pomimo, że nie znoszę snajperów w grach, w sensie nie znoszę snajperów w grach zwyczaj głównie dlatego, bo są oni w grach multiplayer. Ja czasami w singlu się trafiają. Natomiast samemu będąc snajperem przeciwko jakiemuś rodzaju sztucznej inteligencji, jeśli mamy możliwość zabicia na hita, to jest to bardzo satysfakcjonujące. Nie zauważył. Już leży. Strasznie dużo przeciwników tutaj, z drugiej strony jest to swego rodzaju twierdza. A ten nas zauważył jakimś cudem w ogóle. Czy mogę go strzelić przez drzwi? Nie, okej. Okay. Dobrze i dziękuję. Super. Nie wiem, czy w ogóle tutaj mogłem wejść bez tego, ale powinienem był móc bez klucza. Ponieważ właśnie w tym momencie ten klucz zebrałem stąd. Oj, to było niezbyt szczęśliwe z mojej strony. Ja bym chciał zejść z tej skrzyni. Ten pan leży. Jeszcze, że to wszystko. Możliwe, że to wszystko na razie. Upewnijmy się. Tak, nie widzę tutaj już nic więcej. Dobra, w takim razie, moi drodzy, wskakujemy na górę. Bierzemy się w końcu za znajdźki, które tutaj mamy w tej lokacji. I uciekamy w stronę centrum. Aha, poczuję tutaj dwóch kluczy. Super. Znajduje się drugi klucz w takim razie. Tam jest kapliczka. Tu jest ten pan. Byłem pewien, że gdzieś ten drugi klucz widziałem. On nie był gdzieś tutaj. Byłem pewien, że go widziałem gdzieś tu. A, okej, okay, jest tam. A, nie, czekaj, co? Co? Czemu to są trzy klucze? Okej. Okay. Trochę dziwne. A, mniejsza o to. Okej, okay, jak nie trzeba, moi drodzy, to będziemy łazili nie wiadomo gdzie i znajdziemy prędzej czy później ten klucz. To nie jest na chwilę obecną super najważniejsze, żeby akurat tę konkretną znajdźkę zrobić już teraz. Spróbujemy w każdym razie zebrać pozostałe. Miejmy nadzieję, że się uda. Przy okazji może właśnie znajdziemy ten klucz gdzieś. Teraz znajdujemy po kolei kolejnych jotunów, którzy gdzieś tam nam się zapodziali w międzyczasie. Wiem, że ich nie oznaczyłem, może powinienem był, ale szczerze nie robi mi to wielkiej różnicy, czy będzie tutaj wszczęty alarm, czy nie w chwili obecnej. Tak, tam cały czas mamy pokazane... A, tam jest jeszcze czwarty klucz, widzicie, pokazał się nam teraz na ekranie. Tutaj są trzy te na górze i tam jeszcze jeden gdzieś daleko. Ale powiem szczerze, że nie najgorzej broniona twierdza, jeśli chodzi o ilość personelu, przynajmniej jak na asesyna. Miejmy tylko strzałę na... Oj, to nie było zbyt szczęśliwe. To był zdecydowanie nie najlepszy strzał z mojej strony. Wszystko? Chyba... Teraz tak.
Wejdę. Co my mamy tutaj? Aha, pewnie zejście tam na dół, czyż nie? Tak jest, a na dole oczywiście będzie więcej przeciwników, kto by się spodziewał. Co szczerze, to jest jedna z ważniejszych lokacji fabularnych tutaj. Jeszcze bardzo mnie zaboli fakt, iż robię to teraz. Tak jest, nasza pani koleżanka, strażniczka płomieni jak zwykle. Przeżyła nasz atak, ale na szczęście nie zdążyła już nikogo wskrzesić. Super. Czy to już jest poziom, na którym powinienem był być, aby zdobyć te klucze? Jak to przynajmniej wygląda. Niestety najgorsze jest to, że nadal moja celność nie jest najwyższa. Spróbuję pana szybko załatwić. Co nie nam przywali. A kto miał klucz w końcu? Kto miał tutaj mieć ten klucz? A, okej, okay, bo tutaj są szafirowy klucz. Ja mam, że im dłużej tutaj klucz zmierz... Co tu się dzieje? Okej, okay, to jest... Zakładam, że to będzie jakaś, w cudzysłowie, zagadka z kluczami, tak? Może to jest przesadnie powiedziane, że to jest zagadka, ale widzę, że będziemy mieli te kilka kluczy różnych do znalezienia i każdy z nich będzie nas prowadził do jakiegoś innego. Kolejnego. Troszkę powiem szczerze, że mnie to skonfudowało. Nie dlatego, że jest to wybitnie zaawansowane czy niesamowite. A głównie dlatego, że... Po prostu się tego w ogóle nie spodziewałem. Hej, rzućmy okiem, czy na pewno już nigdzie indziej nie... znajdę jakiegoś dodatkowego klucza. Tutaj w okolicy, na... powiedzmy poziomie... Hej. Twierdzy chyba nie bardzo. Hej. Moi drodzy, wracamy tu. Pamiętam, że jeśli bym poszedł tam z lewej strony, troszeczkę dalej, troszeczkę niżej, to pan jeszcze będzie w stanie zabić. Może się na mnie rzuci akurat. A super, bo nie chciałbym mieć tej nieprzyjemności związanej z tym, że jakiś przeciwnik jeszcze się będzie potem do mnie pruł. Dobra, tak jest wszystko. Rubinowy klucz, szapirowy klucz, klucz z mieczem. Cudownie po prostu. Widziałem, że gdzieś tutaj było jeszcze zejście niżej, na jeszcze niższy poziom, więc spróbujemy może się tam udać, może tam właśnie znajdziemy cokolwiek. To będzie nam potrzebne. Jeszcze niżej? My tutaj gdzieś wchodzimy, moi drodzy, w jakieś naprawdę interesujące zakamarki. Coś jeszcze, że troszeczkę wyprzedziłem misję. Bo to nie wygląda jak lokacja, do której powinienem móc się dostać już teraz. Oj, zdecydowanie, to wygląda... To wygląda jak lokacja, do której powinienem móc się dostać dopiero dużo, dużo, dużo później. Dobra, w takim razie i tak chciałbym zobaczyć, czy dam radę zdobyć te klucze. Jeśli nie, to po prostu stąd pójdziemy. Przecież nie wydaje mi się... Nie rozumiem, czemu miałbym ich nie móc dostać. Skoro to są tylko i wyłącznie klucze do... do rzeczy nie stricte fabularnych. Ale zaraz się przekonamy. Tutaj wejść nie mogę. Ciebie przeciwnik w ogóle zrespił. Czy te przeciwnicy się respią bardziej na zasadzie nie kiedy wyjdziesz z lokacji, a potrafią się nawet zrespić, jeśli jesteś po prostu kawałek od lokacji. Ale nie w niej bezpośrednio. Okej, okay, bursztynowy, czyli mamy szafirowy, bursztynowy, rubinowy, klucz z mieczem. Cudnie. Wiecie, jaki jest problem? A, okej. Okay. Czy jeśli zrobię coś takiego, to będę mógł tam... A, ja się teleportować, proszę bardzo. One of the many prison keys. And
All of them are here, it seems. Tak jest, mamy 3 z 5 kluczy. Tutaj były, tak? Z 5? Czy z 6? Czekajcie, 4, 6? Tak, z 6. Czyli o to z tym chodziło. Okej, okay. Zapamiętajcie, do czego jest każdy klucz. Rubinowy, sekcja czerwona. Szafirowy, sekcja niebieska. Bursztynowy, sekcja pomarańczowa. Z czaszką, sala tortur. Z mieczem, pokój nadzorcy. Krążą... W ogóle to jest wiadomość do strażniku, nie przeczytałem tego. Krążą plotki, że niektórzy więźniowie produkują broń. Miejcie oczy otwarte. Klucz szmaragdowy zaginął. Kazałem temu krasnoludzkiemu ślusarzowi zrobić nowy. Nadzorca, Grakil. Zobaczcie, znowu źle kliknąłem. Powinienem był kliknąć E, aby to zamknąć. W porządku. Dobra, tylko teraz, czy ja będę mógł stąd normalnie wyjść? Tak jest. To jest jeden z tych kluczy był. Również kluczem na zewnątrz, co jest trochę bez sensu. Po co zamykać klucz do tych konkretnych drzwi, aby... Skoro i tak potrzeba klucza, żeby je otworzyć. Chyba, że oni już od razu myśleli o tym, że ej, może ktoś się będzie tam próbował przeteleportować przy pomocy jotuńskiej magii. I po to ten klucz tam jest. So much death. The Muspels don't take no for an answer. Ej, ale powiem szczerze, że teraz mam derpacz. Przed kim gdzieś nie miał być do użycia rubinowy klucz? Bo tutaj nie, tam w ogóle nie mogę wejść aktualnie. To jest to. Pamiętam, że przed chwilą mi krzyczało, że ej, potrzebny jest właśnie rubinowy klucz. Trudno, będziemy chodzić do celi po kolei, do jednej, do drugiej, do piątej. Tam jest klucz, tylko... To jest poza tymi celami niestety, jak tak patrzę. No co, w takim razie mogę do nich wchodzić? Któreś z nich będzie miała jakiś sekret dodatkowy? Nie, z tego co widzę, są tutaj ludzie, ewentualnie krasnoludy. Trochę opalu. Okej, tam jest gość, który jest na zewnątrz, a tu jest jeszcze jeden klucz. Żeby to miał być szafirowy, który jest... Nie, nie potrzebny szafirowy, czyli zakładam, że ten może być, nie wiem, bursztynowym albo coś. Troszkę, gdzie on będzie? Tutaj? A okej, jest tutaj. Widzicie, mogę to zniszczyć, ale nie dostanę się tam, póki nie będę miał odpowiedniego klucza. Dobra, to spróbujmy w takim razie. A gdzie jest jeszcze jeden? Czekajcie. Jeszcze jeden zostawiłem tutaj, oczywiście, kto by się spodziewał. Jestem ślepy. Nie wiem, który to był. A, teraz zostałem szafirowy. Okej, czyli wcale nie musiałem tam schodzić do tego gościa, który jest gdzieś poza naszym zasięgiem. Gdzieś tutaj przed chwilą widziałem jednego, który miał ten klucz. Tak zaraz nad czerwonym przeciwnikiem wyświetlony. Nieważne, mniejsza, moi drodzy. Nie będziemy się tutaj już tyle na tym skupiali. To były te drzwi. Oczywiście jak zwykle ja overthinkuję, w sensie przesadnie myślę nad tym. Gdzie jest ten klucz, żeby dostać kolejny klucz, Już się okazuje, że ej, po prostu go nie zebrałem. Tajny list. Towarzysze, straże złapały nasz trop. Dziś w nocy będziemy mieć ostatnią szansę na działanie. Blinkin nie wyglądał za dobrze po swoich licznych skokach przez portal, lecz dał mi klucz do swojej celi oraz instrukcję, gdzie szukać ukrytych narzędzi i broni. Zbierzemy się jak zwykle w celi bursztynowej. Mamy ten klucz. I to jest szmaragdowy. Gdzie był mi potrzebny szmaragdowy? Teraz nie pamiętam. Okej, najwyżej będziemy otwierali każdą celę po kolei, jak leci. To jest niebieska, okej, to będzie sekcja niebieska. Tutaj mamy sekcję czerwoną. Czy ja w ogóle tak chcę to po kolei otwierać? Nie, możliwe. Prisoners weren't just lying around. Zobaczmy. Znajduje się za... Wiem, za tą celą. Okej, okay, po prostu skarby. W porządku. Akurat niekoniecznie może jakieś wybitnie... A, tkanina, okej. Okay. Ja myślę, że może nie jakieś wybitnie ciekawe, ale tkanina akurat jest jak zawsze na plus. A, nie wiem ile tej tkaniny mi jeszcze brakuje w tym momencie.
Dobra, i 20 metrów do góry, jakbym poszedł. Zdobędę, czy powinienem tam zdobyć? Skrzynię, czyżby to miało być tutaj? Tak jest, oczywiście. To by się spodziewał. Ja się dziwię, że żaden z Muspelów, czy Jotunów nie zauważył tego, że oni tutaj po prostu tłuką w ścianach. Ja to krasnoludy. Tajny list. Moi towarzysze, mamy teraz możliwość przenosić się z miejsca na miejsce za pomocą jotuńskiej magii portali. Podczas testów zdołałem zdobyć trochę broni, która może przydać się nam podczas ucieczki. Znalazłem nawet w sąsiedniej celi nieco przydatnego łupu. Po kilkukrotnym użyciu portalu mam skórę tak przezroczystą, że widać kości. Czuję się też wymęczony, ale na pewno nic mi nie będzie. Glinkin. No cóż, patrząc na tego trupa, mogę stwierdzić, że chyba jednak nie do końca. Okej, czy na razie stąd się tam nie dostanę. Tutaj będę potrzebował, okej, dobra. To jest do zrobienia. Chciałem wiedzieć, że będę potrzebował tutaj właśnie czegoś, co wybuch. Nie, ale może nie prosto w moją twarz. Może nie tak, żebym się sam podpalił jak ostatni idiota. Ta się powinna odnowić zaraz. Tak jest. Baza czy urna, czy jak chcesz to jeszcze inaczej nazywać. A co tutaj jest? Pewnie też kolejna po prostu baza. Czy coś będziemy w niej mieć ciekawego? Absolutnie nic. Dobra, więc moi drodzy, lecimy, zobaczymy, co się znajduje tutaj za tą ścianą. Szósteczka. Ej, to po prostu kamień, okej. Bardzo sprytnie. W sensie mam na myśli, że bardzo sprytnie ten kamień ukryli. Spróbujmy go rzucić w ogóle poza to miejsce. Nie wiem, czy mi się udało, czy nie. I w końcu mamy, moi drodzy, portki krasnoludzkiego kowala. Uwielbiam fakt, że nazywają zamiast... To nie są spodnie krasnoludzkiego kowala. To nie są, nie wiem, cokolwiek. Jak chcecie to jeszcze inaczej nazwać. Nie są jakieś takie... Nie jest jakaś taka epicka nazwa, tylko portki krasnoludzkiego kowala. Absolutnie uwielbiam, jak coś takiego się dzieje. Takie troszeczkę wręcz umniejszenie temu artefaktowi. 40 metrów. Czy to powinno być na górze? W takim razie, czy to powinno być tam w środku? A nie. Okej, czekajcie. Nie mogę tego otworzyć? Byłem pewien, że będę mógł. Jeszcze bym musiał podejść do innych drzwi. Na przykład z drugiej strony. Pamiętam, że tutaj były dwie pary. Okej, nie mogę tam na razie wejść. Muszę przyznać, że troszeczkę mnie to skonfundowało. Chcę jakiś teleport czy cokolwiek? Absolutnie nie, dobra. Moi drodzy, wiecie co? Olejemy to na razie. Nie będę się z tym bawił. Nie mam czasu po prostu na to, żeby łazić jeszcze za tym, żeby szukać jakiegoś tam zwoju czy czegokolwiek. Spróbujmy się dostać jeszcze szybko do... Zobaczmy, czy może Sunan znajdzie. Jest na nas drugi klucz, okej. Okay. Chciałem powiedzieć, że... O, szlak. Nie miałem akurat hugru już. Tylko tutaj użyć. I gdzie był ten drugi klucz? Tam. Chyba przy przeciwniku, czyli to te klucze nie były związane akurat z... z tym skarbem, który tutaj mieliśmy jeszcze w wiosce. No nic, po sam zwój cofniemy się pewnie w przyszłości, kiedyś. Kiedy jeszcze nie mam pojęcia. Ale tak jak mówię, nie widzę opcji, żeby się tam dostać na razie. I nawet nie chcę mi się już próbować. Jeśli tutaj wrócimy, a na pewno tutaj wrócimy, jak widzieliśmy tę... widzieliście, tam mamy tę... piwnicę. To myślę, że... wtedy to zbierzemy. A nawet jeśli byśmy tutaj nie wrócili, to zbierzemy to po prostu innym razem. No i moi drodzy, co teraz? Co teraz? Czy chcemy jeszcze szybciutko polecić po tę księgę?
Czy zostawimy to na następny odcinek? Wiecie co, zostawimy to na następny odcinek, bo widzę, że mamy 34 minuty. Co prawda tutaj było bardzo dużo takiego grzebania, szukania, latania w kółko. Może bezsensownego trochę. Powiedziałbym, że nawet w bardzo dużym stopniu bezsensownego, bo jednokrotnie można było tego uniknąć. Gdybym tylko zwrócił bardziej uwagę na otoczenie. Albo na to, co było tam napisane, bo widziałem ewidentnie, że były banery różnokolorowe. Tylko trochę zdecydowanie za późno na to zwróciłem uwagę. A tak jak mówię, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Wybaczcie, że dzisiaj było tak średnio interesująco, niestety, ale niespecjalnie też cokolwiek fajnego nam się trafiło, jeśli chodzi o przygody tutaj. Liczyłem na trochę więcej, niestety to trochę więcej nie nadeszło, ale może następnym razem, moi drodzy. Do zobaczenia, mam nadzieję, że zobaczymy się już jutro i na razie.